Dzień dobry, dobry wieczór. Mamy godzinę 20 i tak jak obiecaliśmy z Anią, dzisiaj mamy dla Was taki live odnośnie aromaterapii, olejków eterycznych, szczególnie tych, które możemy kupić teraz na takiej dużej promocji. Zaraz tutaj pewnie się pojawi Ania, ja ją też zaproszę. Tak, czekamy na Anię i będziemy rozmawiać o olejkach. W sumie dawno też nie mieliśmy live'u akurat razem z Anią, więc bardzo dobrze się złożyło. Troszkę nas tutaj obecne Bogo zmotywowało, żeby się spotkać i porozmawiać. Także ja czekam na Anię. Okej. Ja, Aniu, zaakceptowałam od ciebie zaproszenie, też ci wysłałem. Więc nie wiem, czy jeszcze raz musisz spróbować mi wysłać zaproszenie albo zaakceptować ode mnie. Okej, wyskakuje mi komunikat, że Ania nie może dołączyć, ale spróbujemy. Jeszcze raz, ja cię Aniu zaprosiłem teraz, więc też mi wysłałaś prośbę. O, jest. Jestem. Super, fajnie. Fajnie, fajnie. No ostatnio ten Instagram to w ogóle już, przynajmniej u mnie, żyje swoim życiem. Ja już nie wiem, czego się po nim spodziewać. No ale najważniejsze, że się udało i my się widzimy i słyszymy. W ogóle dobry wieczór, bo się dawno nie słyszeliśmy olejkowo. Wieczór. Zaniedbaliśmy trochę naszą tutaj przestrzeń, ale tak jak mówiłem, promocja, o której będziemy Wam opowiadać, a szczególnie o olejkach, tak naprawdę, które możecie nabyć w ramach tej promocji, nas bardzo zmotywowała do dzisiejszego spotkania. Także bardzo nam miło, bo lubimy nasze olejkowe spotkania. Też przypominamy, że w ogóle u mnie na kanale na YouTube macie przynajmniej kilka, jeżeli już to nie jest nawet kilkanaście godzin różnych live'ów bezpłatnych, które możecie sobie odsłuchać. Właściwie prawie wszystko jest tutaj też na Instagramie, więc jeżeli Was to interesuje, różne tematy podstawowe związane z aromaterapią, odpowiedzi na Wasze pytania, podstawowa apteczka, live o kadzidłowcu, to jest tego bardzo dużo i tam też odsyłamy. Dobry wieczór, Aniu, co u Ciebie słychać? Piotrze, wszystko się kręci wokół Boga. Mamy takie fajne olejki w Boga, że już przebieram nóżkami i czekam dzisiaj do 12. Mam nadzieję, że już będzie odpalona ta promocja i że będę mogła sobie zamówić. Bardzo fajnie, że odsyłasz do swoich webinarów, live'ów, dlatego że tak się zastanawiałam, czy będzie z nami dzisiaj większość osób, które w ogóle cokolwiek wiedzą o olejkach, czy może w ogóle zaczynają, ale myślę, że już te początki, podstawy powtarzaliśmy tyle razy, że właśnie jak ktoś zupełnie nie wie, czym jest olejek eteryczny, to zapraszamy do Piotra na YouTube. Tam jest bardzo dużo informacji. Właściwie każdy live zaczyna się, czy też każdy film zaczyna się właściwie od takich podstaw, takich, które powinniśmy wiedzieć, żeby w ogóle zacząć pracę z olejkami eterycznymi. Dzisiaj pewnie skupimy się na promocji Bogo, bo tak jak Piotr powiedział, jesteśmy mocno zapracowani, ale pracujemy w temacie, tak? Czyli cały czas kręcimy się wokół aromaterapii, wokół zdrowia, wokół takiego holistycznego podejścia do człowieka. Mamy dużo pracy, co nas bardzo cieszy i też coraz więcej klientów i podopiecznych, którym możemy po prostu pomóc, i to jest bardzo fajne. Natomiast no właśnie jest Bogo, więc dzisiaj się pojawiamy, bo jest to taka okazja, która pojawia się raz na kwartał, albo nawet raz na pół roku, kiedy można no, zapłacić za 5 olejków, a dostać 10 olejków. I to jest bardzo fajne, bo wtedy można się obłowić i to Bogo, które jest teraz, jest naprawdę no, bardzo, jak to Piotr mówi, wypasione. Tak, zanim rozwiniemy jeszcze ten temat z Bogo, to tak tylko przypomnimy, że generalnie, jeżeli macie jakieś pytania związane z aromaterapią, to oczywiście możecie śmiało do nas pisać, do mnie czy tutaj do Ani. Ani kanał to jest właśnie Olejkowa Odnowa, też adres e-mail, który tam
krąży mocno olejkowa odnowa @gmail.com, bo na ten adres też możecie się zapisywać na nasze warsztaty aromaterapeutyczne. Zapraszamy, Kraków 27 maja. Warszawa tutaj, no też to będzie prawdopodobnie maj, ale właśnie dogrywamy miejsce i prawdopodobnie to się wyjaśni już jutro i wtedy już Wam odpowiemy, bo wiemy, że tam ta lista rośnie cały czas, bo sporo osób się nie dostało na nasze pierwsze warsztaty aromaterapeutyczne w Warszawie, więc też robimy ten drugi termin dla Was, ale też jeżeli macie jakiekolwiek pytania, chcecie też zacząć przygodę z aromaterapią, chcecie też dostać się do naszej grupy i mieć nasze stałe wsparcie, to po prostu do nas napiszcie i my Wam wytłumaczymy, co takiego możecie zrobić, żeby no też tak jakby dostać dużo profitów, dużo gratisów, bo my też zawsze z Anią staramy się tak to ułożyć, żebyście mogli po prostu też dostać tutaj jak najwięcej dla siebie. No ale też, żebyście przede wszystkim byli zaopiekowani aromaterapeutycznie, bo o to tutaj przede wszystkim chodzi, żebyście wy wiedzieli, jak wykorzystać olejki eteryczne, bo wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że mając dobre jakościowo, bardzo dobre jakościowo ekologiczne olejki, tak naprawdę mają w swoich rękach narzędzie nie tylko takie, które poprawia nam nastrój i nam ładniej pachnie, ale narzędzie terapeutyczne, którym można sobie radzić przy wielu dolegliwościach. Ja też wróciłem dzisiaj akurat z takich warsztatów w Kazimierzu Dolnym, gdzie wraz z Fundacją Bądź prowadziliśmy warsztaty na temat medycyny chińskiej i właśnie takiego podejścia też wiosennego. Tam też troszkę mówiłem o aromaterapii. Tak po cichu zdradzimy z Anią, że planujemy też takie nasze większe warsztaty aromaterapeutyczne, bo to też pytacie, już takie bardziej weekendowe, czy nawet 3-4-dniowe, bo wiemy, że jest zapotrzebowanie, wiemy, że jesteście bardzo chętni, żeby się w ogóle uczyć tej aromaterapii. No a my łączymy tą aromaterapię zachodnią, aromaterapię w medycynie chińskiej, więc tak jakby ten zakres jest bardzo duży, czy w ogóle jeśli chodzi o samą aromaterapię, to można siedzieć i mówić o niej w nieskończoność. Ale rzeczywiście dzisiaj chcieliśmy Wam opowiedzieć więcej o tej promocji, bo ona jest wyjątkowa. Tak jak Ania powiedziała, raz na jakiś czas, raz na parę miesięcy doTERRA robi nam bardzo duży prezent, bo właśnie kupując jeden olejek, drugi dostajemy gratis i mamy zrobione takie właśnie 5 zestawów, czyli takie 5 par, które gdzieś tam już krążą, my już wrzucaliśmy informacje na stories, czy gdzieś tam w postach, a dzisiaj chcielibyśmy opowiedzieć o tych olejkach, bo już tam trochę osób, no nawet nie trochę, ale bardzo dużo do nas pisało. Piszcie cały czas, my staramy się na bieżąco tak jakby Wam odpowiadać. Natomiast po prostu im wcześniej do nas napiszecie, tym macie większą gwarancję, że po prostu na tą promocję się załapiecie, bo ona jest też do wyczerpania tak jakby zapasów. Oczywiście ma pewien termin, ona będzie trwała od poniedziałku do piątku, natomiast my się z Anią troszkę spodziewamy i liczymy z tym, że naprawdę niektóre olejki mogą się wyczerpać dość szybko, bo po prostu to jest no bardzo duża promocja, można dużo z tego skorzystać. I z racji tego, że macie dużo pytań odnośnie tej promocji, ale my też chcemy Was poinstruować, jak możecie wykorzystać z tych olejków, czy w ogóle podjąć decyzję, co jest dla Was, no to dzisiaj chcemy się spotkać właśnie razem i troszkę na ten temat podyskutować. Także ja Tobie oddaję, Aniu, też głos. Coś tam na początek sobie wybieramy i lecimy z tematem. Powiedziałam właśnie, jakby dopowiadając do tego, co Ty powiedziałeś, już sobie otworzę tylko te 5 par. 5 par olejkowych, jeżeli kupicie cały zestaw, to jeszcze dodatkowo dostajemy do niego, czyli wszystkie 5 par, to jeszcze dodatkowo dostaniemy do niego kosmetyczkę, ale trzeba pamiętać, że jeśli chcemy cały zestaw, to nie zamawiamy pojedynczych zestawików, tylko jeden duży, będzie do tego jakby osobny numer, którym sobie zamawiamy, ale to takie detale pewnie jeszcze do tego wrócimy gdzieś tam już w szczegółach. To znaczy, to też warto podkreślić, że jeżeli chcecie po prostu założyć konto, piszcie do nas. My to robimy dosłownie w minutę. Nie wchodźcie, bo są strony, które w ogóle podają się za doTERRA. Wydaje Wam się, że kupujecie od doTERRA. Okazuje się, że nie kupujecie od doTERRA i nie możecie skorzystać ze żadnych promocji i profitów z naszej strony, dodatkowych, które też są. Dlatego, że BOGO nakłada nam się też z drugą promocją, z tak zwanym klubem diamentowym i to jest też niesamowite, bo oprócz tych 5 zestawów, które mamy, czyli 5 olejków gratis, które możecie dostać,
Mamy też klub diamentowy i mamy w klubie diamentowym naszą kochaną Copaibę, o której dzisiaj też Wam powiemy, czy ja w końcu na moim urlopie, tak, w Portugalii, gdzieś tam nagrałem te parę minut na temat Copaiby, bo to jest wyjątkowy olejek eteryczny, który też warto mieć w takiej apteczce. No i dzika pomarańcza, taki olejek, ja go trochę porównuję do lawendy, że też taki jakby dość oklepany, znany, bardzo dobrze przebadany, ale też bardzo wdzięczny, bo też naprawdę może wnieść wiele dobrego, więc no, moc profitów tutaj jest ogromna, plus oczywiście zawsze, tak jakby dokonując u nas tej rejestracji, zapisów, macie bezpłatny dostęp do naszej grupy, jeżeli przekroczycie właśnie odpowiedni próg zamówienia i macie stałą naszą opiekę, czy z mojej strony, jak do mnie piszecie, nieważne, czy kupujecie jeden olej, czy kupujecie jakiś cały zestaw, dostajecie instrukcję do tego, tak? Nigdzie indziej właściwie tego nie macie. Też jeżeli napiszecie mi o sobie trochę informacji, co się u Was dzieje, to ja też szczególnie jestem w stanie Wam to tak jakby rozpisać jeszcze bardziej indywidualnie, tak? Jak przy jakiejś jednostce chorobowej, przy jakimś zaburzeniu możecie zastosować dany olejek, albo mogę Wam napisać, że no tutaj akurat lepiej się wstrzymać z olejkami, bo z jakiegoś powodu może lepiej ich nie stosować. Także tak jakby chcemy podkreślić, że dostajecie od nas zawsze taką kompleksową opiekę, jesteście poinstruowani i warto po prostu z tego skorzystać. Natomiast najlepiej napiszcie do nas, nie szukajcie gdzieś tam sami, nie rejestrujcie się, bo później z tego tytułu no, jest więcej pracy, musimy to troszkę odkręcać i różne niestety osoby wykorzystują to bardzo tak brzydko bym powiedział, podałem się za doterę, nie będąc doterą i no niestety też tak jakby, po prostu też mówię o tym, bo mamy coraz więcej takich osób, które do nas się zgłaszają, myślały, że się zarejestrowały w doterze, a tak naprawdę to nie była strona doterowa, więc zawsze piszcie po prostu do nas, my Wam wszystko opisujemy, instruujemy, zakładamy dla Was konto, i tak jakby się Wami tutaj opiekujemy. To od czego zaczniemy, Piotrze? Od której fazy? Od więc której sobie tylko życzysz. Ty powiedz o roku, a ja powiem o tulsi świętej bazylii, która jest w parze. Rumianek, tak? Bo przerwało. To tak mi się otworzyło tu. Tak, w ogóle to jest... cała ciekawa grupa takich olejków typu rumianek, wrotycz, krwawnik, dlatego że one zawierają takie związki jak azuleny, w których szczególnie takim związkiem dość często spotykanym i którego jest najwięcej z tych azulenów jest hamazulen. Dlaczego ja o nim mówię i od niego zaczynam? Bo on właśnie powstaje w trakcie tak jakby tutaj właśnie destylacji, czy nabiera tą barwę taką niebieską i on odpowiada za ten spektakularny wygląd tych olejków, bo to jest rzadko spotykane, że olejek jest właśnie taki intensywnie niebieski, czasami trochę turkusowy, to oczywiście zależy od rozcieńczenia i od zawartości tych związków. Natomiast właśnie nie zdziwcie się, że jeżeli traficie na jakąś mieszankę albo pojedynczy olej, gdzie macie właśnie rumianek, wrotycz, to czy krwawnik, to właśnie ta barwa będzie taka bardzo dla nas ciekawa, niebieska, czy jak sobie gdzieś to wkropicie do kąpieli czy do dyfuzora, to się nie zdziwcie, że ta woda właśnie będzie taka bardziej niebieska czy błękitna. Absolutnie to nie znaczy, że coś jest nie tak z tym olejkiem, wręcz przeciwnie. W trakcie destylacji powstają właśnie te związki, zmienia się ten kolor właśnie na taki bardzo ładny, błękitny, czasami bardzo intensywnie też taki niebieski. I właśnie dlaczego też mówię o tych związkach, bo te związki działają silnie przeciwzapalnie, ale też szczególnie bardzo pozytywnie wpływają na naszą skórę. Generalnie rumianek, szczególnie tutaj akurat rumianek rzymski, to jest, można powiedzieć, trochę taki olej, który jest nawet bezpieczny dla niemowląt. Rzeczywiście, oczywiście w odpowiednim rozcieńczeniu, zazwyczaj albo dyfuzja, albo gdzieś tam duże rozcieńczenie i smarowanie skóry. Generalnie sam rumianek jest bardzo ciekawym takim surowcem zielarskim, bo zakres jego zastosowania jest ogromny, tak? Zarówno w formie jakichś maści, naparów, czy tutaj olejku eterycznego też do smarowania, też w różnych kombinacjach. Bardzo często tak naprawdę preparaty z rumianku są łączone. Czyli na przykład mamy jakiś wyciąg, ekstrakt, dodatek olejku, mamy właśnie jakąś tą część taką pozyskaną z ziela, z kwiatu. Także bardzo często się to łączy w różnych preparatach. Natomiast
wiele z nas kojarzy i bardzo dobrze kojarzy rumianek generalnie z łagodzeniem na przykład bólu, napięcia, też jakieś niestrawności, ale też jeśli chodzi o naszą skórę. Jeżeli się pojawiają wszelkiego rodzaju jakieś stany zapalne, też mamy na przykład trądzik, też na przykład jakieś blizny, to tutaj rumianek bardzo może nam pomóc. Też jeżeli po prostu jest taka zmęczona skóra, tak? Czy na przykład mamy nagromadzenie jakiejś wody, limfy, to tu rumianek tak jakby też potrafi to ładnie załagodzić. I to rzeczywiście jest taki olejek bardzo wdzięczny, dlatego że on jest, no, naprawdę z jednym z takich najbezpieczniejszych olejków, który wchodzi w małą ilość interakcji. Naprawdę u wielu osób on się sprawdzi rewelacyjnie. Też przy jakichś większych zaburzeniach skórnych, jakieś atopowe zapalenie skóry, łuszczyca, tu też można podejmować próby, oczywiście w odpowiednim rozcieńczeniu, właśnie pracy z tym olejkiem. To też jest w ogóle olejek, który nas dość uspokaja, relaksuje, więc ten zakres jest bardzo, bardzo szeroki. Natomiast zazwyczaj ten olejek rzeczywiście jest wykorzystywany albo przy jakichś takich większych problemach skórnych, czy generalnie do jej pielęgnacji. I to jest olej, który warto mieć gdzieś tam w zanadrzu, czy szczególnie też jeżeli macie dzieci, małe dzieci, on też tutaj może bardzo pomóc. Natomiast właśnie ten skład jest dość wyjątkowy. Tutaj Aleksandra pyta o łupież pstry. Tak, można by było próbować tutaj z też rumiankiem rzymskim. No właśnie też zwróćcie uwagę, mamy wiosnę, i to jest czas wątroby z punktu widzenia medycyny chińskiej. I niestety teraz jest wysyp różnych problemów skórnych, dlatego że bardzo dużo problemów skórnych oczywiście jest związanych z płucami, ale też z wątrobą. Szczególnie tam, gdzie mamy alergię, nietolerancję, czy nawet mówimy o jakimś takim troszkę podejściu autoimmunologicznym, dlatego że przy łupieżu pstrym tu już nawet czasami mówi się o autoimmunologii, tak? My właściwie nie wiemy, skąd on się bierze. On się zazwyczaj pojawia i po paru tygodniach znika, ale rzeczywiście na przykład lawenda, kadzidłowiec, rumianek rzymski, helichryzum, czyli kocanka, mogłoby tutaj się to sprawdzić. No, tutaj ten lek wypisany to jest przede wszystkim lek przeciwgrzybiczyny, ale musimy się liczyć, że tam też są efekty uboczne, tak? To się wchłania, idzie do krwiobiegu. Natomiast olejkiem eterycznym, bez dwóch zdań, jeżeli możemy sobie tutaj pomóc, no to nie mamy tych efektów ubocznych, takich jak przy lekach. Generalnie, jeśli chodzi o problemy skórne, to jest duży problem w ogóle już z diagnostyką, a co dopiero z doborem leków, tak? Czy to w postaci doustnej, czy do smarowania, bo niestety często jest tak, że ta odpowiedź jest bardzo indywidualna i no, często jest też tak, że idziemy do pięciu dermatologów, słyszymy pięć diagnoz i mamy pięć różnych maści, tak? I czasami to działanie jest bardzo takie wybiórcze, a często są to maści, które na przykład już są sterydowe albo są antybiotykami, więc które też zaburzają mikrobiotę skóry, które nawet jak chwilowo pomogą, to czasami jest później takie duże odbicie i nawet pewne objawy się nasilają, więc jak najbardziej tutaj z tym rumiankiem też bym popróbował. Tak naprawdę wtedy sobie wystarczy nawet zrobić taki rolon, czyli po prostu bierzecie sobie rolon, dosłownie kropelka, dwie, trzy, do pięciu kropli bym tam dał na 10 ml, dopełnił olejem bazowym i na przykład takie zmiany możecie smarować, tak? Nawet kilka razy dziennie i zaobserwować, czy rzeczywiście to się zmniejsza. I ja obstawiam, że u większości osób tak to powinno zadziałać. Tak, ja też myślę, że warto popróbować z tymi olejkami, które Piotr wymienił, nawet jeśli pierwszy nie pomoże, to jest duża szansa, że pomoże drugi albo trzeci, bo z olejkami tak jest, że jest generalnie olejek, który ma jakieś zastosowanie, jakieś działanie i pewnie 90% ludzi, jak go użyje, to właśnie będzie dla niego tym olejkiem pierwszego wyboru, ale czasami jest tak, że na kogoś działa olejki eteryczne, są nieprawdopodobne substancje, które mają różne takie ukryte właściwości i czasami nie wiadomo, dlaczego na kogoś akurat nie ten pierwszego wyboru, tylko drugi. Natomiast jeśli chodzi o ten rumianek rzymski, to rzeczywiście on jest taki bardzo fajny dla skóry, włącznie z wszelkimi wrzodami, właśnie trądzikami czy rakami, pokrzywkami. Również można go stosować przy ząbkowaniu u dzieci, oczywiście w bardzo dużym rozcieńczeniu. Można też to robić lawendą, delikatnie próbować wcierać tam w dziąselko, jak już nic nie pomaga. No i jest to też taki olejek bardzo kobiecy,
mieczy, który też łagodzi nasze napięcia PMS-owe, jest po, też takim wsparciem przy menopauzach. No ogromne właściwości ma rumianek, to tak jak sobie pomyślicie o tym, że zawsze gdzieś ten rumianek w formie ziela pewnie towarzyszył w formie jakiejś herbatki czy takiego naparu, no to tutaj mamy, no koncentracja w oleju eterycznym jest ogromna, tak? I ten rumianek rzeczywiście przepięknie pachnie. On jest mało olejkodajny, dlatego mamy 5 ml w buteleczce, to też do tych 5-militrowych butelek zazwyczaj dotera wkłada te olejki, które po prostu szybciej mogą się, że tak powiem, utlenić z powodów różnych. Są bardzo drogocenne i po prostu warto je pakować w mniejsze buteleczki. Natomiast przeróżne dolegliwości będziecie w stanie sobie wspierać właśnie rumiankiem. Ja go uwielbiam, kocham, robię sobie z nim od dawien dawna właśnie mieszankę taką na wcieranie w brzuch, kiedy pojawia się napięcie przedmiesiączkowe i naprawdę super sobie z tym radzi. Pięknie pracuje też z bliznami, to my z Piotrem ostatnio byliśmy na takim warsztacie pracy z blizną i też przejrzeliśmy PubMed we wszystkie strony i tam też rumianek się pojawiał właśnie jako taki do gojenia ran, ale też do wykorzystania już przy takich bliznach, które są. No i myślę sobie, że jest to olej, który też bardzo warto mieć w swojej domowej Tak, aptece. ja bym właśnie jeszcze powiedział to, co ty, Aniu, powiedziałaś, że no właśnie niektóre olejki po prostu mamy bardzo mały uzysk z roślin i po prostu no, są bardzo drogie, ale też nie warto w ogóle kupować ich w dużych ilościach, bo po prostu mogą się szybko utlenić i nie wykorzystamy tego pełnego potencjału, ale pocieszające jest to, że akurat te olejki, które też są drogie i których mamy po prostu mało, tu zazwyczaj naprawdę niewielkie stężenia dają ten efekt terapeutyczny, więc naprawdę dosłownie do 5 kropli na taki 10-mililitrowy rolon możecie sobie to zrobić i taki rolon Wam wystarczy spokojnie na parę tygodni. Oczywiście zależy, jaką objętość skóry będziecie smarować i jak często, ale to wystarczy na bardzo długo, tak? My też właśnie Was tego uczymy, jak używać olejki eteryczne, jak je rozcieńczać, co możecie z nich robić, czy też mówimy, że no, te rozcieńczenia są oczywiście ważne ze strony takiej czysto praktycznej, tak, żeby też tak jakby działać tutaj ergonomicznie i też nie zużywać zbyt dużo tych olejków eterycznych, no ale też tłumaczymy, że te wyższe stężenia wcale nie są zawsze skuteczniejsze niż te mniejsze, tak, że czasami nawet jest pewna dawka, powyżej której no po prostu nie ma sensu nawet wychodzić, tylko właściwie już tylko wydajemy pieniądze, więc też się nie zrażajcie, że to są na przykład niewielkie ilości, bo naprawdę niewielkie ilości są potrzebne, żeby tutaj zadziałać. No w tej kolumnie to mamy 80 do 90 kropli w zależności od gęstości olejku, więc też nie tak mało. Akurat w przypadku rumianku, w kazie do dyfuzora, jedna kropla rumianek pachnie tak, że w całym domu jest rumiankowo. I tak jak Piotr mówi, czasami jest tak, że mniejsza ilość olejku w rolonie działa nawet lepiej niż większa. Tutaj musimy myśleć trochę inaczej niż z taką tradycyjną farmakologią. Tak? Zazwyczaj myślimy o tym tak, że jak jeden proszek nie pomaga, to bierzemy drugi. Tutaj jest tak, że czasami naprawdę bardzo małe homeopatyczne ilości po to, żeby pobudzić organizm do pracy, żeby wprowadzić do niego substancję, która jest biodostępna dla naszego ciała, znajoma, bo my jesteśmy natura i rumianek jest natura, ten czysty rumianek. I bardzo szybko naprawdę potrafi pomóc. Dodatkowo do olejku rumiankowego dostajecie tulsi, czyli bazylię świętą, zwaną też azjatycką. To jest też niesamowity olejek, on jest bardzo rozpowszechniony w Ajurwedzie, bardzo często się w ogóle tą bazylię używa w Ajurwedzie do różnych naparów. Zyskała miano, bo jest używana od tysięcy lat, zyskała miano eliksiru życia i hinduiści używają go po prostu niemalże na wszystko. To też jest bardzo ciekawe, jak się jakby do źródła idzie, czyli tam, gdzie ta roślina rośnie w sposób naturalny i tam, gdzie ona jest używana od tysięcy lat, wcześniej jako roślina, teraz już jako olejek eteryczny, to bardzo ciekawe rzeczy, też takie duchowe, można sobie przeczytać o stosowaniu.
uznawana właśnie za świętą roślinę i to no, nie bez powodu, dlatego że jak gdzieś roślina jest taka, wiecie, wynoszona na piedestał, to znaczy, że ona naprawdę bardzo, bardzo, bardzo w bardzo szerokim aspekcie pomagała. Tak, używano jej niemalże na wszystko, trochę jak lawendy. To, co jest ciekawe, to to, że w Tulsi jest taki składnik, który znajdziemy też w olejku goździkowym, który nazywa się eugenol. Jest go na tyle niewiele, niewiele, na tyle dużo, że jest i działa, ale jednocześnie jest go mniej niż właśnie w goździku, czyli jest dużo łagodniejszy dla skóry. W ogóle działa bardzo dobrze na skórę, odświeża nasz wygląd skóry, można powiedzieć, że tak ją odszarza. Czasami jak jesteśmy zmęczone, to widać po naszych buziach, że nasze buzie są takie przygaszone. Działa antyseptycznie, napotnie, wykrztuśnie, uspokajająco, bóle głowy na migreny, znowu jak czytałam sobie różne zastosowania, to bardzo, bardzo szerokie zastosowanie ma również Tulsi przy wszelkich skurczach, takich napięciowych bólach głowy, migrenach, ale też przy bólach pęcherza. Bardzo, bardzo szerokie zastosowanie. To, co jest jeszcze ciekawe, to, że zawiera w swoim składzie beta-kariofilen, który możecie znać z olejku kopaliby i to jest taki składnik, który no, też bardzo dużo dobrego robi w naszym organizmie. O tym pewnie Piotr powie więcej przy olejku z kopaliby. Natomiast jeśli chodzi o tą bazylię Tulsi, też taki, tak jak wspominałam, duchowy olejek, taki do śnienia, w ogóle jak bazylia każda, jest jakby takim olejkiem też można powiedzieć wspierającym nasz kontakt z tą swoją wyższą jaźnią, z takim własnym uduchowieniem. Cóż by Wam tu jeszcze powiedzieć? No to tyle. Oba olejki są 5-mililitrowe. O zapachu, no to będzie, no rumianek wiadomo jak pachnie bazylia, pachnie trochę jak bazylia, ale trochę łagodniej, trochę jest bardziej w kierunku cytrusów, ale tutaj nie do końca o zapach chodzi, bo wiadomo, że jak chcemy sobie pomóc, to nawet jak zapach nie do końca będzie nam pasował, to przyjmujemy wtedy olejek po prostu jako taką dobrą rzecz, która na nas działa i pozwalamy, żeby zadziałał na nasz organizm. Dobra. Tak, w ogóle bardzo możliwe, że niektórzy z Was jedli bazylię azjatycką, bo ona zdarza się, że w knajpach azjatyckich, szczególnie tam no, wietnamskich, gdzie jest zupa pho, jest dodawana. Ona ma taki charakterystyczny wygląd, że wygląda trochę właśnie, ma liście zbliżone do bazylii, ale jest bardziej taka ciemna, trochę taka czekoladowa nawet, można powiedzieć. I czasami się zastanawiamy, co to jest. Wygląda trochę jak bazylia, ale tak jak bazylia za bardzo nie pachnie i nie smakuje, rzeczywiście ten taki zapach, posmak cytrusowy mocno się wybija i troszkę przypomina też tak jakby trawę cytrynową. Ja bym też to porównał. Natomiast tam tylko jeszcze powiem, jeśli chodzi o takie pytanie, bo tam jedna z pań pytała, jak się wesprzeć przy chemioterapii. No generalnie tutaj trzeba do mnie napisać, bo no ja tutaj na wizji nie odpowiem, bo kompletnie nie mam pojęcia, jakie leczenie chemioterapeutyczne jest tutaj włączone i w jakim stanie zdrowia tak naprawdę jest osoba i w ogóle o jakim nowotworze mówimy. Olejki mogą być tu pomocne, ale generalnie uważamy bardzo, tak? Jeżeli mamy leczenie onkologiczne, to generalnie uważamy bardzo ze wszystkim, bo tam są silne interakcje. I my do końca no, nie wiemy, czego się możemy spodziewać, więc no, ciężko mi tutaj powiedzieć, ale nawet do niwelowania takich różnych objawów typu rozdrażnienie, zmęczenie, bezsenność, no to właśnie mieszanka też Serenity, o której tutaj chcę powiedzieć i też nawiązać, dlatego że do Serenity mam mieszankę Balans, a akurat w Balansie jest też wrotecz marokański, który się łączy akurat na przykład z tym rumiankiem, o którym mówiliśmy. Więc ja bym teraz omówił Serenity i Balance. To są takie dwie mieszanki, super, bardzo fajnie działające, w ogóle takie, bym powiedział, troszkę też produkty markowe, jeśli chodzi o tutaj doTERRA, mocno z nią kojarzone, bo rzeczywiście są takie dwie mieszanki, które często są też w jakichś zestawach, czy bardzo często są kupowane. W ogóle mieszanka Serenity to jest właśnie ta mieszanka, o której ja Wam tutaj mówiłem nawet parę tygodni temu, gdzie tutaj też zamieszczałam informacje od moich różnych pacjentów, którzy no nagle po wielu tygodniach, miesiącach problemów ze snem, nagle przy jednokrotnym użyciu mieszanki Serenity po prostu spali jak dzieci, tak, i byli w szoku. Rzeczywiście jest to ciekawa mieszanka, bo tamten skład jest bogaty. To jest wiele olejków takich bardzo uspokajających,
też w ogóle bardzo dobrze działających na skórę. Ja się śmieję, że tak naprawdę mieszanka Serenity jest super do dyfuzji, szczególnie na noc czy wieczorem, żeby się wyciszyć, ale szczególnie pogłębić sobie sen. I naprawdę, jak się śpi przy Serenity, to wszyscy to odczuwają, że ten sen jest naprawdę bardzo głęboki. Ja czasami nawet mam tak, że jak mi się kończy mieszanka Serenity po paru godzinach w dyfuzorze, to ja się w tym momencie wybudzam. Czyli właśnie tam po około tych 6 godzinach. Ale zazwyczaj czuję, że naprawdę ten sen był bardzo głęboki. My ją polecamy zarówno przy problemach ze snem, na przykład macie problem z zasypianiem, albo się wybudzacie, lub generalnie czujecie, że w nocy się gorzej regenerujecie i ten sen jest płytki, lub na przykład w momencie, kiedy mieliście bardzo stresujący dzień, albo wiecie, że kolejny dzień dla was będzie bardzo pracowity i po prostu chcecie za wszelką cenę się wyspać, tak? No bo kiedy jesteśmy wyspani, jesteśmy dobrze zregenerowani, kolejnego dnia jesteśmy bardzo produktywni i jesteśmy w stanie też tak jakby bardzo nawet pracowity czy stresujący dzień, tak jakby przeżyć sobie tutaj lżej, czy bez jakichś takich większych problemów. Więc warto mieć tą też mieszankę Serenity na podorędzie. Ja ją uwielbiam. Ale tak jak mówię, te olejki, które są tam użyte, tak naprawdę nie sprowadzają się tylko do tego, że one pogłębiają nasz sen, ale wpływają na wiele tutaj aspektów, czy tak jak mówię, to jest świetna też mieszanka do pielęgnacji skóry. Dlatego, że tam mamy między innymi liang liang, mamy lawendę, mamy właśnie drzewo sandałowe. No, dużo takich olejków, które zarówno nas uspokajają, ale też jak sobie to popatrzymy, co one też robią dodatkowego, to właśnie i znoszą napięcia w naszym ciele, ale też świetnie w ogóle tak jakby odmładzają, wygładzają skórę, czy działają też tutaj przeciwzapalnie. Ale to też można powiedzieć, że taka mieszanka uspokajająca, ale właśnie też działająca przeciwzapalnie na nasz układ nerwowy. No można by było o niej mówić bardzo dużo. My nawet mamy takie specjalnie kapsułki z tą mieszanką i one też się sprawdzają bardzo, szczególnie przy takim dużym stresie i bezsenności. No tej mieszanki nie było i to przez parę ostatnich miesięcy, więc my po prostu wszyscy jak na szpilkach tutaj na nią bardzo czekamy, bo to jest naprawdę mieszanka, że jak ją, no po prostu użyjecie, to zobaczycie, o co chodzi, tak? Nawet jak nie macie dużych zaburzeń snu, to jak ją użyjecie, to naprawdę poczujecie, co to znaczy głęboko spać i być bardzo takim zregenerowanym w ciągu nocy. A ja już nie mówię, jak naprawdę u was się pojawiają takie problemy ze snem, to jest w ogóle wybór numer jeden. Oczywiście można się ratować tutaj samą lawendą, z dodatkiem czasami też kadzidłowca, dzikie pomarańczy, czy tam kopajby. Ja długo tak myślałam, po co mi mieszanka, w której między innymi jest lawenda i inne olejki, które ja sobie mogę połączyć. Natomiast ta mieszanka Serenity jest tak pomyślana, tam są takie proporcje, że to działa po prostu idealnie. No ciężko po prostu wytłumaczyć, ale ona naprawdę działa niesamowicie. Ten skład też gdzieś tam, jak chcecie dokładnie, to możemy wam udostępnić, czy on jest dostępny na stronie Dotera, ale to jest taka mieszanka bardzo chętnie też kupowana i propagowana, tak, wśród nas osób, które używają gdzieś tam olejki z Dotery, a tak naprawdę też pięknie pachnie. To też jest bardzo ciekawe, że tak jakby też to połączenie olejków naprawdę jest takie, bym powiedział, bardzo ładnie łączące się, tam są ładne nuty zapachowe i tak jakby nie ma nic takiego gryzącego, tylko właśnie to jest ciekawe, bo można by było nawet pomyśleć, że to jest jeden olejek, a tak naprawdę jest tam kilka olejków wymieszanych. Natomiast w gratisie do tej mieszanki jest mieszanka Balance. To jest bardzo ciekawa mieszanka, dlatego że właściwie ona się składa z kadzidłowca i z tutaj wrotyczu marokańskiego, czyli też inaczej Blue Tansy, czyli wrotyczu niebieskiego. No i wrotycz, tak, ten marokański, to jest dość podobna w działaniu roślina tutaj jak ten rumianek. Natomiast jak się pewnie domyślacie, nazwa mieszanka Balance, no właśnie mówi nam o tym, że możemy się dobrze zbalansować. Czyli też jeżeli macie sporo stresu, dużo napięć, jeżeli czujecie się też takie jakby bardzo zmęczeni, albo no, czujecie jakąś taką dużą dysharmonię w waszym życiu, czy w waszym ciele, czy też bardziej pod kątem takim emocjonalnym, to tu mieszanka Balance dużo dobrego może wnieść. Ja ją bardzo lubię puszczać w gabinecie, szczególnie wtedy, kiedy wiem, że przychodzą do mnie pacjenci, którzy się mocno stresują, albo generalnie, kiedy ja też chcę po prostu sobie odpocząć i się zrelaksować. To bym powiedział, że jest taka mieszanka też o bardzo szerokim zastosowaniu i u wielu osób ona się sprawdzi. Prawda jest taka, że z tymi mieszankami jest tak, że one są tworzone przez specjalistów i to nie są przypadkowe połączenia, ale jest też tak, że
Każdy znajduje jakąś mieszankę, tak, która na niego działa gdzieś tam wyjątkowo. Naprawdę wiele osób świetnie reaguje na sereniki, szczególnie właśnie jeśli chodzi o ten sen, ale mamy też te dwie mieszanki, właśnie balans, też mamy taką mieszankę Adaptive. Można powiedzieć, że właśnie te mieszanki są też często wykorzystywane przez osoby, które korzystają z olejków doterowych i rzeczywiście widzimy, że te mieszanki tak jakby wpisują się w wiele jakichś takich zaburzeń też tutaj emocjonalnych. Bardzo mogą po prostu nam pomóc. Ja bym tylko dodała do tego, co powiedział Piotr, że obydwie mieszanki są właśnie tworzone przez specjalistów, przez osoby, które są związane właśnie z psychiatrią, z psychologią, czy przez specjalistów danych dziedzin. Tak akurat tutaj mamy do czynienia z takimi mieszankami, można powiedzieć, właśnie emocjonalnymi. W związku z czym te nie są przypadkowe i te pojedyncze olejki również bardzo kojąco mogą zadziałać. Natomiast w mieszankach jest dodatkowy plus. Olejki podbijają jakby wzajemnie swoje działanie, działają na siebie synergistycznie, dając właśnie jeszcze lepsze efekty niż pojedyncze olejki. No i to, co jest jeszcze niezwykle ważne w tych olejkach, to że można ich użyć właściwie na różne sposoby. Jeżeli nie macie jeszcze dyfuzora, to dobrze się zastanowić nad dyfuzorem, bo to jest podstawa aromaterapii, ale żeby nie kupować jakiegokolwiek, gdziekolwiek za jakieś 50 zł, bo to z pewnością nie jest dyfuzor odpowiedniej jakości. Tutaj warto wspomnieć, że dyfuzor powinien być ze specjalnego plastiku, żeby olejki nie rozpuszczały tego plastiku, to musi być taki plastik żywiczny, ale jeśli jeszcze macie dyfuzora, obydwie mieszanki będą się cudownie sprawdzały do masażu całego ciała i do kąpieli. Właśnie taka wieczorna kąpiel, czy z Serenity, czy z balansem, będzie cudownie nas dodatkowo ocieplać, otwierać pory. Olejki sobie też wejdą i przez nos, i przez płuca, i dodatkowo przez skórę, więc zadziałają jakby z kilku stron, więc jeśli nie macie dyfuzora jeszcze, to też się nie przejmujcie, można olejków używać na przeróżne sposoby, można sobie zrobić właśnie rolon i używać też jako perfumy. Obydwie mieszanki pachną przepięknie. Tutaj rzeczywiście balans to głównie kadzidłowiec i wrotycz, ale też jest świerk, więc jest taki ciepły, leśny zapach, który no, ja też uwielbiam jedną i drugą mieszankę. Mam i w rolonie, i w takim normalnym olejku 15-mililitrowym, bo lubię i do dyfuzora, i na ciało. Także tą parkę też szczególnie Wam polecamy. Tak, tu było pytanie też o ten balans. No, generalnie ja zachęcam, żeby jednak robić rozcieńczenia, bo tu było pytanie, czy bezpośrednio można stosować na skórę. Lepiej sobie zrobić rolon i po prostu z niego korzystać, bo tu było pytanie o szyję i nadgarstki. To jednak ja bym to rozcieńczał. Też na większość osób, no nie będzie to jakiś olejek bardzo, czy mieszanka drażniąca, ale też względy praktyczne, no trochę szkoda, tak? No oczywiście gdzieś tam, jak już nie macie rozwiązania, to jakąś tą kropelkę sobie możecie nakropić na gdzieś tam dłoń i to delikatnie sobie wsmarować gdzieś w szyję i w nadgarstki, ale tak czysto praktycznie raczej rolon. Mamy też gotowe rolony nawet w doterze, tak? Jeżeli nie macie możliwości zrobić, zawsze możecie je zamówić. No ale też bardzo się opłaca szczególnie kupować czyste olejki, ewentualnie samemu robić sobie rolony, bo to po prostu wychodzi nam taniej, chociaż te rolony doterowe są bardzo dobre, bo one po prostu z nich się nie leje i są no, takie trochę niezniszczalne, się śmiejemy. Więc czy ja już nie mówię tak, niektóre mieszanki, które są w rolonach, no to czasami ciężko też zrobić te rolony, żeby one idealnie też w punkt miały właśnie takie stężenie i tak dalej. Bo tutaj rzeczywiście te mieszanki czy rolony też są bardzo dopieszczone przez doterę. Ja w ogóle też bardzo długo mieszanek nie używałem. Dopiero później zacząłem się do nich przekonywać, stosując jedną, drugą, trzecią i widząc, że to naprawdę ma sens, bo czasami sobie myślimy, po co nam jakaś mieszanka, skoro mamy pojedyncze olejki. Natomiast rzeczywiście, jak tworzymy pewne mieszanki, to działanie działa bardzo synergistycznie i wtedy jesteśmy w stanie osiągnąć dużo więcej przy dużo niższych też stężeniach. No i tutaj warto dodać, że te rolony doterowe, o których mówił Piotr, warto sobie kupić chociaż jeden taki rolonik, który jest właśnie już gotową mieszanką do użycia na skórę, bo potem jak ten rolonik Wam się skończy, to ładnie można sobie zakrętką zdjąć ten kapturek, a doterowe rolony są świetne, bo mają takie dodatkowe zabezpieczenie, taką, nie wiem, to trochę jak nakrętka wygląda, ale to robi tylko taki klik.
I w związku z tym te olejki po prostu się nie leją. Ja przerobiłam wiele rolonów takich, które bardzo obficie wyciekały i to nie jest fajne, bo potem wszystko jest tłuste, nawet jak chcemy użyć tylko troszkę, to się to leje. doTERRA ma specjalne, naprawdę świetne rolony, które można potem sobie zrobić samemu. Więc ja zawsze zachęcam do kupienia tego pierwszego rolonu doTERRA, a potem już można sobie samemu dziergać w domowym zaciszu swoje stężenia, pamiętając o tym, że one wcale nie muszą być takie bogate, że wystarczy czasami 10 kropli, albo nawet mniej, żeby mieszanka zadziałała super. To Piotr zawsze powtarza w przypadku róży, że jedna kropla, trzy krople, to już niespecjalnie robi różnicę w zapachu i w działaniu. Taka magia. Tak, ja bym powiedział teraz o mieszance też Deep Blue, dlatego że akurat w mieszance Deep Blue mamy obydwa olejki, czyli mamy zarówno tak tutaj rumianek, chociaż tu jest akurat rumianek niemiecki, czyli niebieski, i mamy wrotycz niebieski, czyli ten marokański. I właśnie ta mieszanka Deep Blue też jest taka bardzo intensywnie niebieska i ona tak pachnie też nam mocno ziołowo, kamforowo, dlatego że też mamy tam akurat kamforę, ale mamy właśnie tam liankę, miętę pieprzową, ale mamy też między innymi kocankę i osmantus. To są w ogóle dwa niesamowite olejki, jeśli chodzi o gaszenie stanów zapalnych naszej skóry i bardzo takie, bym powiedział, anti-aging, odmładzające też tę skórę. Ale ta mieszanka jest wyjątkowa, dlatego że mamy jeszcze okazję nabyć ją w starej recepturze, czyli z olejkiem, dodatkowo jeszcze z olejkiem z Wintergreen, dlatego że od połowy grudnia, no właściwie ten olejek został wycofany na terenie Unii Europejskiej, znaczy sam olejek Wintergreen, no więc też wszystkie produkty z tym olejkiem też są wycofywane stopniowo. I to jest ostatni moment, żeby nabyć tą recepturę Deep Blue, no właśnie taką starą, tak? I ta receptura działa silnie przeciwbólowo. Generalnie wszystko, co dzieje się nie tak z naszymi kośćmi, stawami, mięśniami, ścięgnami, skórą, to tutaj mieszanka Deep Blue działa cuda. Szczególnie jeżeli mamy jakieś siniaki, opuklizny, złamania, zwichnięcia, naciągnięcia, przemęczone mięśnie, no właśnie jakieś takie zastoje wody, limfy, no to tu mieszanka Deep Blue działa rewelacyjnie, tak? Ona bardzo poprawia krążenie krwi, limfy, płynu w naszej tak gdzieś tam skórze. Natomiast działa też bardzo, bardzo silnie przeciwzapalnie, bo naprawdę tam jest no, moc olejków takich przeciwzapalnych, szczególnie jeśli chodzi o naszą skórę, mięśnie, więc warto też ją mieć w takiej domowej apteczce. Naprawdę wiele osób się przekonało o mocy tej mieszanki. No i właściwie to jest ostatni moment, żeby ją sobie tutaj zakupić, żeby też zrobić sobie taki zapasik, bo no, ta receptura będzie wkrótce zmieniona i już nie będzie też olejku z Wintergreen. Olejek z Wintergreen, on zawiera naturalne salicylany, czyli też związki silnie przeciwzapalne i też obniżające na przykład gorączkę. Więc no, jest to też olejek bardzo wartościowy, a ta moc połączenia tych wszystkich olejków no, naprawdę sprawia, że ta mieszanka to jest w ogóle taki, mamy całą serię w ogóle produktów Deep Blue do teraz, tak? Jest maść, jest sztyft, w którym dodatkowo jest kopajba, mamy rolon taki olejku stuprocentowego, mamy rolon rozcieńczony, mamy sam olejek, więc opcji jest bardzo dużo, no ale właśnie te opcje, gdzie ta stara receptura ma olejek z Wintergreen, są wycofywane, więc to jest ostatni moment też, żeby go sobie tutaj kupić, żeby się w niego zabezpieczyć, bo warto i warto właśnie go mieć w takiej apteczce, bo nigdy nie wiecie, kiedy on może się przydać. Też jeżeli właśnie dużo trenujecie, ćwiczycie, czy wasze dzieci, to tutaj naprawdę Deep Blue to jest podstawa, bardzo ważna rzecz. Też nawet jak macie jakieś takie napięcia, boli was szyja, jesteście przemęczeni, w ogóle macie jakieś bóle w ciele, no to tu mieszanka Deep Blue naprawdę jak ręką odjął dosłownie kilkadziesiąt sekund, parę minut i potrafi bardzo też taki ból i napięcie zniwelować. Tak, tutaj przy opuchniętej kostce jak najbardziej. Jeżeli macie takie sprawy zastoinowe, właśnie na przykład odstania, to jak najbardziej mieszanka Deep Blue tu bardzo Wam pomoże. Tak, też przy bólach migrenowych, przy wszelkich bólach, zakwasy, właśnie, nie wiem, nachylenie się przez cały dzień, czasami jest tak, że jak 8 godzin wisimy nad komputerem, to zaczyna boleć nas kark, wszystko co boli,
romantycznie, czy po prostu z wysiłkiem, czy skręcenia, czy jakieś inne dolegliwości, wysinek i stłuczenia, to ta mieszanka podziała, bo przyspieszy jakby gojenie. A to, co też jest ciekawe i czego czasami doświadczamy na własnej skórze, to to, że w zależności od potrzeby stanu zapalnego, czy trzeba go chłodzić, czy trzeba go grzać, olejek może zadziałać na was właśnie tak, że na palec zastosujecie od stopy i czujecie chłód, a gdzieś na łokieć zastosujecie i czujecie, że rozgrzewa. Więc to jest właśnie moc naturalnych rzeczy, że organizm nie jest do niczego zmuszany na siłę poprzez takie gwałtowne działanie, tylko jest stymulowany do tego, żeby się sam naprawił w taki sposób, jaki jest dla danego schorzenia na ten moment najlepszy. Tak, i Także. to pytania oczywiście nakładamy na skórę, tak? No jeżeli my mówimy o puchnięciu, o siniaku, o złamaniu, o no jakimś takim urazie czysto fizycznym, to oczywiście chodzi nam tutaj o nałożenie na skórę, bo były pytania, tak? Nie do dyfuzji, tylko na, tak, na skórę, ale no oczywiście lepiej to robić w rozcieńczeniu. Chociaż prawda jest taka, że wiele osób naprawdę, jak już jest źle, to po prostu daje nawet stężenie 100% i nie ma u większości osób podrażnienia, a jest efekt bardzo dobry. No, dla osób z fibromialgią można też próbować, chociaż tamte bóle bardziej bym rozwiązywał już takimi też olejkami działającymi ogólnoustrojowo, bardziej na przykład jak kopajba, jak kadzidłowiec i przez podanie doustne. Natomiast, no, jeśli chodzi o tą mieszankę Deep Blue, możecie ją stosować też codziennie, bo to stężenie salicylanów tam nie jest bardzo duże, ale oczywiście, jeżeli też macie uczulenie na salicylany, bo taka możliwość też jest, zdarza się to rzadko, ale jest to możliwe. Są te osoby, które nie mogą właśnie aspiryny, czy nie powinny też jeść korniszonów, bo w korniszonach też jest dużo salicylanów, to na przykład, no, tutaj oczywiście też omijamy mieszankę Deep Blue, tak? No, bo to może nas tutaj, uczulić, ale dla większości osób jeżeli nie ma przeciwwskazań, nie ma uczulenia, tutaj będzie ok. Mamy do tego dodatkowo miętę, bo tak chcę, żebyśmy troszkę przyspieszyli, bo mamy 15 minut, a obawiam się, że no, utnie nam live za 15 minut. Mamy do tego dodatkowo miętę. O mięcie to w sumie my już mówiliśmy przy różnych zestawach, tak? Między innymi przy tym taka domowa apteczka, Home Essential Kit. Mięta jest olejkiem bardzo ciekawym, bo świetnie działa na IBS, czyli generalnie na różnego rodzaju problemy jelitowe, ale tutaj bardziej bym celował w IBS-SIBO. Jeżeli macie refluks, to uważamy, bo olejek z mięty i generalnie mięta może akurat nasilić refluks. Natomiast jeżeli macie takie objawy typowe jak IBS-SIBO, to tutaj podaż doustna będzie ok, będzie w porządku i my to gdzieś tam będziemy opisywać. Jeżeli się zdecydujecie na tą parę, to i napiszcie, że macie IBS i SIBO, to ja mogę wam odpisać, jak dokładnie to stosować. Natomiast mięta też oczywiście będzie fajna do poprawy tak jakby wentylacji naszych płuc i też do tak jakby problemów takich jak katar, właśnie jak problemy z zatokami. Będzie działać antyseptycznie, natomiast też przede wszystkim będzie poprawiać nasz tutaj oddech, bo będzie działać przeciwskurczowo na naszą tutaj śluzówkę, będzie rozszerzać naczynia krwionośne, więc no to jest taki olej, który warto też tutaj używać, jeśli chodzi o takie też odświeżenie, tak? Jeżeli chcemy sobie dodać energii, przysypiamy, to tutaj mięta może dużo dobrego wejść. Nie mam pojęcia, jak jest u mnie z live'ami, dlatego że tak, przez 2 lata mi nie ucinało po godzinie, później mi zaczęło ucinać. Ostatnio robiłem w Portugalii live, nie ucięło mi po godzinie, ale liczę, że jak wróciłem do Polski, to niestety, ale z powrotem może mi ucinać. Więc niestety, ale liczę, że za 13 minut, niestety, ale z mojego konta po prostu ucnie mi live. Więc ta mięta też jest ciekawym dodatkiem tutaj do tej mieszanki Deep Blue, a tak naprawdę też mięta jest składową mieszanki Deep Blue, ale naprawdę olejek miętowy też warto mieć na podorędziu, bo to jest olej, który może też was bardzo tak jakby nastroić do działania, tak? Czyli naprawdę, kiedy przysypiacie, jesteście zmęczeni, chcecie też się tak dobudzić nad ranem, to mięta może tutaj dużo dobrego zrobić. I oczywiście zazwyczaj mięty dyfuzujemy, chociaż jak mówię o tym działaniu tutaj na jelito nadwrażliwe czy przerosty bakteryjny w jelicie cienkim, to oczywiście mówię już o podaży doustnej, ale właśnie znowu, jeżeli macie jakąś niestrawność, też chcecie zadziałać na jelita, ale nie chcecie stosować tego wewnętrznie, to wystarczy w rozcieńczeniu sobie posmarować brzuch i też będzie to działać na wasz układ pokarmowy. Przez skórę ten olejek też się wchłonie, no i to w formie niezmienionej, tak? Więc on tam też będzie działać.
To warto wspomnieć, że przy chorobie lokomocyjnej też może się sprawdzić nawet u dzieciaków na ukąszenia owadów. No i teraz zaczyna się okres alergii przeróżnych. To tutaj oprócz właśnie peperminta, który może być pomocny, lemon i lawenda, to jest takie trio, mówi się, na alergię. Więc warto się też zaopatrzeć, chociażby właśnie ze względu na zatkany nos, który możemy sobie fajnie odetkać, stosując go albo w dyfuzorze, albo w tradycyjny sposób nad garnkiem z ciepłą wodą, albo na przykład w trakcie wizyty w saunie, też cudownie się sprawdza olejek właśnie z mięty pieprzowej. Na pewno warto mieć go w swojej domowej apteczce. Cóż nam Tak, jeszcze zostało, Piotr? ongard, kminek, to ja mogę szybko ongard, kminek, naprawdę 2 minuty. Ongard, szczerze, nie będziemy o nim mówić, dlatego że o ongarcie po prostu informacji jest multum. My o ongarcie naprawdę już mówiliśmy mnóstwo rzeczy. Jest opracowany mój protokół, jeśli chodzi o ongard. Tak naprawdę tu ten ongard jest w rolonie, czyli już w rozcieńczeniu do smarowania na skórę i to też super będzie działać, jeżeli macie, nie wiem, problemy z gardłem, jeżeli macie jakiś stan zapalny, tak, jeśli chodzi tutaj generalnie o uszy, o właśnie gardło, wystarczy, się posmarujecie takim rolonem i to też będzie działać przeciwzapalnie, przeciwbólowo, ale jeśli chodzi o ongard, macie całe stories u mnie zapisane, dużo informacji na naszej grupie. Też pisałem kiedyś taki wpis na Instagram, na Facebook. Tych informacji jest dużo. Generalnie to jest mieszanka, która działa silnie antyseptycznie i ja na jej bazie opracowałem taki protokół, który świetnie się sprawdza przy właśnie przeziębieniach, grypie i tak dalej. I tą mieszankę każdy powinien mieć w domowej apteczce. Naprawdę. W też takim zestawie podstawowym przeze mnie stworzonym właśnie jest ta mieszanka na start. Natomiast do tego rolonu jest olejek z kminku. Jeśli chodzi o kminek, no to akurat ten olejek nie jest w regularnym sprzedaży u nas w Europie, jeśli chodzi o doTERRE. I jest to olejek, który w ogóle jest właściwie numerem jeden, jeśli chodzi o olejek na wszelkiego rodzaju problemy układu pokarmowego. Naprawdę, w większości badań naukowych, jeżeli mamy wymienione olejki, to pojawia się tam po prostu kminek. On działa bardzo pobudzająco, jeśli chodzi o nasze trawienie, więc jeżeli macie jakieś gazy, wzdęcia, to on będzie tutaj super, ale właśnie znowu te wszystkie historie SIBO, IBS, SIFO i tak dalej, tutaj kminek będzie działać silnie przeciwzapalnie, będzie działać antyseptycznie, będzie też działać tak prokinetycznie, czyli generalnie wszelkiego rodzaju zaburzenia układu pokarmowego tym kminkiem możemy sobie rozwiązywać i znowu albo podasz do usna, albo tutaj smarowanie też brzucha. Natomiast warto mieć ten olejek w zapasie. Ja tutaj planuję zrobić poważny jego zapas dla siebie i dla moich pacjentów, bo no, prawdopodobnie my tego nie wiemy, ale chyba ten olejek nie pojawi się na stałe w sprzedaży. Jakby się pojawił, byłoby super, ale obstawiamy, że raczej nie i właściwie on jest dostępny tylko w Stanach, więc no, to jest problem, żeby stamtąd go ściągnąć. A działa po prostu rewelacyjnie. No właśnie, jak robiłem przegląd, jeśli chodzi o PubMed, no to tutaj kminek pojawiał się prawie wszędzie przy większości tutaj zaburzeń. On naprawdę działa też tak rozkurczowo. No, bardzo fajny olejek, też przeciwpasożytniczo, więc jeżeli jesteście w trakcie lub po jakiejś kuracji i chcecie dodatkowo stworzyć takie nieprzyjazne warunki, jeśli chodzi o pasożyty Helicobacter, to olejek z kminku warto tutaj też zastosować. Sprawdzi się też przy alergicznym mierzycie nosa. Ja gdzieś też takie znalazłam opracowanie, zapalenie skrzeli i kaszlu. To też taki może nie Tak, może. on będzie też takie działanie antyhistaminowe w ogóle, tak? Więc właśnie Tak, alergie, tak. nietolerancje, tam gdzie mamy wyrzuty histaminy, czy też przy pasożytach, no to tutaj może się okazać naprawdę bardzo dużym wsparciem. Naprawdę to jest olej, który warto mieć w apteczce. My zawsze tak troszkę ubolewaliśmy, że nie ma go w naszej tutaj sprzedaży i się pojawił na szczęście. Także trzeba zrobić zapasy. No, ongard oczywiście trzeba mieć. To jest taka mieszanka, w której doTERRA jest bardzo mocno znana. Myślę, że już wszyscy ją znają. Jeśli macie jakieś pytania dotyczące ongardu, to po prostu do nas napiszcie, ale już nie będziemy tracić czasu, bo było omawiane tysiące razy. Jest po prostu najlepszym olejkiem na te tematy przeziębieniowo, grypowo, chorobowe, anginowe i po prostu tak jak Piotr powiedział, trzeba. Tu pytacie też, jak stosować wewnętrznie olejki. Generalnie zawsze jak do nas napiszecie, kupicie u nas olejek, dostaniecie dokładnie informacje. My też piszemy to na grupie. Natomiast jeżeli do nas napiszecie, jeżeli zdecydujecie się na zakup, my dokładnie Was informujemy, jak najlepiej ten olejek też zastosować. Okej, okay, mamy tą ostatnią parę, tam jest waleriana i No, to jest w ogóle
taki olejek, który się pojawił tak właśnie znienacka w Bogo. Wcześniej nigdy go nie było, przynajmniej za czasów, kiedy ja jestem z doterą związana. Olejek z kozłka lekarskiego i do niego jest kopalibo, o której pewnie Piotr zaraz trochę więcej powie. No i waleriana, tak jak nam się kojarzy, bardzo cenny olejek, ale tak jak nam się kojarzy z pewnie z wyciszeniem i uspokojeniem, przynajmniej mnie tak się właśnie kozłek czy waleriana kojarzy. Ma takie właściwości bardzo wyciszające, wyciszające nerwy, uspokajające, ale też wyczytałam w jakichś badaniach, że hipnotyczne, cokolwiek to znaczy, ale domyślam się, że jest to właśnie, ta taka umiejętność wyciszenia nerwów, tak, układu nerwowego, który poprzez dyfuzję możemy sobie jakby wyciszyć. Działa też nasennie, oczyszczająco, ale oczywiście przeciwbakteryjnie, przeciwskurczowo, tak jak większość olejków, bo jak patrzycie na olejki eteryczne, to właściwie większość działa antyseptycznie. Mówiłam już o właściwościach usypiających, więc tutaj taka para, jak ktoś chce bardzo mocno wesprzeć się, to i Serenity, i dodatkowo mamy kozłka, czyli walerianę. Bardzo ciekawa jestem tego olejku, bo nigdy jeszcze go nie używałam. No i też właśnie i na wszelkie nerwy, i na wszelkie bezsenności, napięcia, stresy będzie bardzo, bardzo pomocny. Do tego olejku jest kopaiba, znowu w tarczu, czyli w takim już rozcieńczeniu, kiedy zdejmujecie sobie tylko korek i kuleczką smarujecie miejsce występowania problemu. I o kopaibie oddam głos Piotrowi, bo to jeden z jego ulubionych olejków. Tak, ja właściwie na bazie mieszanki Onkard i kopaiby ułożyłem właśnie taki protokół antyseptyczny, który no, bije na potęgę wszelkiego rodzaju wirusy, bakterie i grzyby. I my ten protokół też Wam udostępniamy. Natomiast jeśli chodzi o samą kopaibę, ona jest bardzo ciekawa, bo działa bardzo przeciwzapalnie. W ogóle dotera też tak jakby pozyskuje tą kopaibę z kilku odmian, z kilku też miejsc na ziemi. I to wszystko razem miesza, żeby otrzymać tak jakby taki bardzo specyficzny, ale też najlepiej działający tutaj skład, jeśli chodzi o ten olejek. I to jest w ogóle z takiego drzewa dla nas bardzo egzotycznego, który rośnie gdzieś tam na przykład w Puszczy Amazońskiej. To jest w ogóle olej, który działa bardzo przeciwzapalnie, dlatego że między innymi właśnie tam jest ta substancja, o której już dzisiaj mówiliśmy, beta-kariofilen, który jest kanabinoidem, czyli też substancją, która działa podobnie do CBD i występuje właśnie w konopiach leczniczych. Natomiast właśnie to jest olej, który niesamowicie działa neuroprotekcyjnie, wspomaga też regenerację układu nerwowego, bardzo nas wycisza, ale właśnie przy wszelkiego rodzaju już takich głębszych też problemach z układem nerwowym on bardzo się tutaj sprawdzi. Ja często go lubię też dodawać sobie wieczorem do dyfuzji albo na noc, właśnie żeby wesprzeć dodatkowo funkcjonowanie tutaj mojego układu nerwowego. Ma silne działanie przeciwzapalne tak naprawdę na wszystko, więc możemy go dyfuzować, możemy go spożywać, możemy smarować nim skórę. Ja też, jeżeli macie jakieś zmiany skórne, takie zapalne, też właśnie to połączenie Deep Blue i Copaiba świetnie będzie działać na te wszystkie złamania, zwichnięcia, opuchlizny, siniaki i tak dalej. Także to jest taki olej, który też się wpisuje w całą gamę tutaj różnych zastosowań. No i właściwie tak wygląda tutaj te pięć par, które mamy. Jeżeli jesteście tym zainteresowani, to po prostu do nas napiszcie. Tutaj do nas. Do mnie to jest kontakt @tajitu.pl. Ja tutaj też zostawię w opisie maila. Do Ani to jest olejkowaodnowa@gmail.com. My wszystko Wam dokładnie opiszemy, poinformujemy, jak te olejki stosować, jakie macie z tego tytułu profity. Pamiętajcie, że macie naszą opiekę, możecie dołączyć do grupy. Też osoby z grupy akurat mają zniżkę na nasze warsztaty, więc tak jakby ta moc różnych profitów i gratisów tutaj jest przeogromna. Pamiętajcie też, że jeżeli zamówicie całe to Bogo, to dodatkowo otrzymujecie 15 ml kopajby i dzikiej pomarańczy gratis. To jest kolejne kilkadziesiąt euro do przodu. No więc kumulacja jest bardzo, bardzo duża. Tak, jeśli chodzi o kopajbę, ona też fajnie rusza krew i limfę. Też tutaj jest takim olejkiem, którym bardzo rusza zastoje. Ja nawet teraz, wychodząc z choroby, właśnie stosuję wewnętrznie akurat kadzidłowiec i kopajbę i bardzo mi tutaj pomagają i bardzo dobrze z nimi się czuję. No natomiast generalnie, jeżeli są jakiekolwiek stany zapalne, to tu kopajba jest świetnym wyborem. 27 maja Kraków, warsztaty, zapraszamy, lista jest otwarta.
Warszawa, myślę, że jutro damy informację, kiedy kolejny raz się spotykamy w Warszawie. Zapraszamy Was na te warsztaty, bo my pewnie wrócimy do nich po wakacjach, ale dopiero najwcześniej po wakacjach, czyli za parę miesięcy, więc te terminy majowe to są takie ostatnie na najbliższe pół roku, gdzie można nas zastać. Po wakacjach ruszymy pewnie z naszymi większymi warsztatami, takimi już na przykład weekendowymi czy trzydniowymi. Natomiast jeżeli Was interesuje rejestracja, rozpoczęcie przygody z aromaterapią, też skorzystanie z BOGO, po prostu piszcie do nas, my Wam wszystko wytłumaczymy, opiszemy. Zawsze możecie nas o różne rzeczy zapytać i my Wam chętnie udzielimy tutaj odpowiedzi. Jasne. A dostałeś komunikat, że nas wyłączy? Nie, ale obawiam się, że to będzie za minutę. To pamiętajmy na wszelki wypadek, a gdyby nas nie, czyli życzymy Wam dobrej nocy i naprawdę korzystajcie z Boga, bo to jest taka okazja, Piotr to wyliczył, płacąc za te 5 olejków dostajemy no, niemalże drugie tyle w formie prezentów, więc jest to naprawdę niesamowita okazja do tego, żeby w ogóle zacząć z olejkami, a jak zaczniecie używać olejków eterycznych i aromaterapii, to zobaczycie, że wkrótce nie da się bez nich żyć, taka prawda. A jeśli chodzi o właśnie założenie sobie konta, to BOGO i rejestracja właśnie BOGO przynosi nam dodatkowe profity, no bo mamy tych gratisów wtedy tak dużo, że właściwie trudno o taką okazję w innym czasie. Powiem jeszcze tylko, że jak już macie swoje konto, to możemy zamówić BOGO i na LRP, czyli formularz lojalnościowy, i przez zwyczajny koszyk. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, to po prostu do nas piszcie, my będziemy tutaj, jest tych maili bardzo, bardzo dużo, także też prosimy Was o cierpliwość, bo pytań jest dużo i odpowiadamy w miarę możliwości na sukcesywnie na Wasze pytania, ale jesteśmy z Wami, będziemy Was wspierać i działamy, działamy. Dokładnie tak. Także ja tutaj w opisie też zostawię do nas kontakty. Możecie też pisać na Instagram, chociaż najlepiej, przynajmniej w moim wypadku, od razu pisać na pocztę, bo i tak wam napiszę, żebyście napisali na pocztę, bo tam prowadzę taką korespondencję, a tutaj wszystko się rozjeżdża i ucieka. Także bardzo wam dziękujemy za dziś. Mamy nadzieję, że tymi olejkami też was zachęciliśmy do gdzieś tam rozpoczęcia przygody z aromaterapią. No i do zobaczenia, do usłyszenia. Wkrótce też pewnie gdzieś tam na kolejnym live'ie, a mam nadzieję, że z częścią Was do zobaczenia na naszych warsztatach w Krakowie i w Warszawie. Tak jest. Dobrej nocy życzymy i do zobaczenia, przeczytania, usłyszenia. Pa, Tak, trzymajcie się, pa, pa. pa. Pa, pa.